Witam wszystkich w nowym cyklu Znani ludzie i ich związek z akwarystyką. Dupa tam zwykły clickbait. Otóż wyjaśniam. Clickbait to zjawisko internetowe polegające na przyciąganiu uwagi za pomocą tytułów bądź miniaturek, które przesadnie wyolbrzymiają faktyczną treść lub znaczenie artykułu, a pan ma wryj zapsucie mi filmu. Ja tylko jestem za praworządnością i sprawiedliwością. A podwyżkę chcę? Eee, znaczy, jestem za tym, za czym pan jest i Alleluja! Czyli chwalmy pana! Mnie? Jak podwyżka, co tak. Jak pan przesadzi, to zostanie pan Roninem i może pan się już udać pod most. Okej, okay, okej, okay. to co z tym Jezusem? No właśnie. Połowa widzów przyszła, bo zainteresował ją tytuł jedna czwarta, bo od razu jej uczucia religijne poczuły się obrażone i popuścili a kolejna jedna czwarta, bo stwierdziła, że będzie beka. Jezu, ale procentów. No właśnie, Jezu. Cóż on mógł mieć wspólnego z akwarystyką? Ja wiem, ja wiem. Nie sądzę, ale walpan. No Ale nie głową w biurko. A to przepraszam, coś popsułem? Jak pan wyjmie z czoła widelczyk, to nic. No, teraz lepiej pan wygląda. Nawet tak inteligentniej. Na no to walpan. Nie mogę z tym chlorem. Dobra, niech sobie poleży. A my wróćmy do tematu. Znakiem rozpoznawczym pierwszych chrześcijan była... Ryba. Nie jest wiadomo jaka to była ryba, ale sądząc po kształcie nie był to glonojad. Stąd wniosek, że glonojady są fuj-fuj i z pewnością są dziełem demonków, demonów i arcydemonów. Mm, demonki z Tak więc znakiem chrześcijan była rybka. Czemu akurat ona, a nie antylopa albo seler? Ano dlatego, że ryba w języku starogreckim to słowo ichtys. A są to pierwsze litery słów: Jezus Chrystus, Teo Chios Soter. Mm -hmm. Rybka Soter, zjadłbym. Ryba była tajnym znakiem i hasłem, coś w stylu: w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigal. Zuzanna lubię tylko <ścoughs> jesienią. Mm -hmm. Mm -hmm. Zuzia Soter. Ale to oczywiście nie jedyny związek Jezusa z rybami. Ryby oprócz chleba i wina stanowiły podstawowy pokarm Żydów. Winko. Mm. Winko. Mm. Nie wiemy dokładnie, czy Jezus zastanowił się nad prywatną hodowlą jakiejś ryby, czy sadził rośliny, bo informacje są dość skąpe na ten temat. Niemniej jednak wiadomo, że z lubością je mnożył. A jak wiadomo, jednym z odłamów akwaryzmu jest hodowla ryb, polegająca oczywiście na ich mnożeniu. Jezu, ale mnie zamroczyło. Co się stało? Nie wiem, pewnie meteoryt w pana uderzył. Możliwe. <gryw> mam skłonność do przyciągania ciał obcych, na przykład ta pana sąsiadka z piętra wyżej. Użyję skrótu w języku, którego pan nie zna STFU. Dzięki temu mam pana z głowy, bo zanim pan to wygoogluje, to doba minie. Wygu co? Czyli dwie doby. Jezus w takiej Galilei miał dwie ryby i udało się je tak rozmnożyć, że nakarmiono nimi pięć tysięcy ludzi. Jak tego dokonał? Tego nikt nie wie. Mówią, że to cud był i tyle. Niektórzy gadają, że po prostu nabył je w hurtowni ryb i synowie, ale to są niedowiarki i pogańskie nasienie. Puści pan mój ulubiony kawałek? Że co? No mam tu na dyskietce mój super hit, bez którego się nie ruszam z domu. Na czym? Na dyskietce? Panie Stasku, no to nikt już nie wie nawet co to za nośnik danych. Ale pan wie. Wiem. Ale nie wiem czy stety, czy niestety. A co ma wspólnego ten kawałek z tematem tego filmu? A ma właśnie. Puszczaj pan. Kuźwa, co to było? To chór Hitlerjugend z Düsseldorfu. I niby co to ma wspólnego z tematem? Benedykt numer 16. On tu śpiewa jako solista. Ale pan pierwszy bez sensu, no cóż. Po pierwsze to Benedyk nie śpiewał w chórze, tylko strzelał z panzerfausta. Ale nawet jakby śpiewał, to tu nie śpiewa, bo to chór z Kirgistanu i śpiewają mali kirgizi, a nawet kirgiziątka. Tu nawet jest pieczątka. A to mnie ten sprzedawca na rynku oszukał. Pozna go pan? <laughs> nie wiem, no cóż. To było 15 lat temu. To pan nie pozna. I koniec puszczania pana przebojów. A wracając do tematu. Jezus rozmnożył też ryby bezpośrednio w wodzie. W jeziorze tyberiackim. Rybacy łowili ryby po lewej stronie łodzi. A Jezus przeprowadził operację mnożenia ryb po prawej stronie. I jak im kazał zarzucić sieci po prawej, to chłopaki ryb w ciul nałowili. W oznacza dokładnie 153 sztuki ryb wielgachnych. No nie sposób ich teraz zidentyfikować, ale to na pewno nie były gupiki. No bo i skąd tam gupiki. Może ktoś wywalił z akwarium? Prosto do jeziora? Może. Tego nie wiadomo i to też był cud. I tak naprawdę nikt nie widział wozu z hurtowni Jonasz i synowie pospiesznie odjeżdżającego na południe. Szybko jechali? Szybko. Z jakieś tysiąc sandałów na godzinę. Szybcy i wściekli. Ale do czego pan zmierza tymi opowiastkami? No, no do tego, że postanowiłem zrobić eksperyment. Jaki? Będzie pan mnożył ryby? Nie, ale postanowiłem spróbować używając mocy rozmnożyć suchy pokarm dla moich ryb. A pan ma moc? Nie wiem. Właśnie chciałem sprawdzić, czy posiadam palec mocy. Okej, okay, to wal pan. No debil. To może ja tym palcem się tu pogmyram? Tu jest trochę suchego. To ja teraz tu palucha wetknę. Czubeczek. To może trochę głębiej wetknę. Oż kurna, cała pięść wlazła. jest. Suf. Ciąga mnie, jezu! I w taki właśnie sposób pan Stasek potwierdził, że bez większego problemu, używając mocy, można suchy pokarm mnożyć w warunkach domowych. Niniejszym też pragnę podziękować hurtowni pokarmów akwarystycznych Jonasz i synowie. O jezu, tu są chyba ruchome piaski! No właśnie, jezu! Trzecia w nocy wyłał się, za oknami właśnie wstawał dzień, odpłynął kot, opuścił grę.